Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Child of Light. I zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Będziemy kontynuować naszą historię. I cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia, ponieważ nie grałem przez kilka dni w tą grę. Na szczęście nie zapomniałem, jak się w nią gra i właśnie zauważyłem, że mogę się bawić włosami Aurory. Jestem szczęśliwy, mogę się bawić włosami. Dobra, kontynuujemy. W poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, zakończyliśmy na walce z pierwszym przeciwnikiem i byłem zachwycony tym. Znaczy, byłem zachwycony tą walką, ponieważ, cóż, to była walka wprost, wyjęta wprost z Final Fantasy czy Chrono Triggera. Trigger, dobra. I cóż, i kontynuujemy naszą podróż przez O Father, how much farther? Aurora, what is a father? This is simple, I'm his daughter. Czyli nasz ognik nie wie, czym jest ojciec. A też było dość ciekawe, Aurora powiedziała: och ojcze, jak daleko jeszcze? Fajna gra słów, bo father i further, wiadomo. Teraz zobaczymy, gdzie mamy iść. Na pewno nie pójdziemy w prawo, w lewo, bo nie damy rady. Right to the old monet. No i oczywiście walka, nie zdążyłem przeczytać. Ale w prawo. Zostaliśmy zaskoczeni. No straszne. O! Zwalnia przeciwników, kiedy trzymamy. Dobra. Zaatakujemy go. Smash. I tego. Czyli jak trzymam na nim naszego ognika, to spowalniamy go, tak? No nieźle. Ciekawe, czy będziemy pierwsi. Byliśmy pierwsi. I na niego. Wow, kolejny creeper z głowy. I mamy drugi level. Level up. O, zobaczymy, jak nasze statystyki się podniosą. Życie się podniosło. Mana się podniosła. Siła się podniosła. Obrona się podniosła. I magia się podniosła. I mamy jeden skill point. Zobaczymy. Select new skill for Aurora. Ok. Aha, fajnie. Czyli tak. To mamy i mamy to. Tak? Czyli to mamy. Teraz możemy tak. Możemy sobie zinkresować magię, podnieść ją. Możemy light ray. Co to jest? Zużywa nam... O! To zużywa nam manę, czyli już mamy jakąś magię. Cast time jest bardzo długi. Ale 24 punkty. A to co daje? A flash of light targeting a single dark creature. Light is strong against dark. Tu mamy magię i tu. Czas ładowania długi. Poszedłbym w coś potężniejszego, ale mamy mało mana pointsów, dlatego pójdziemy sobie tutaj i zainwestujemy w to. Co mamy potem? Potem mamy, permanentnie podnosimy sobie jeden punkt many. Tutaj też jeden punkt many możemy sobie permanentnie podnieść. A potem siłę. A potem defend. Trzeba będzie się pomyśleć. Dobra, zobaczymy nasze inwentory. Mamy jeden tonik healujący. Okuli. Mix okuli together. Aha, to są kryształy, które dostaliśmy na początku... dostałem na początku z racji tego, iż dostałem od Move.pl i Ubisoftu razem wziętych, znaczy bardziej od Ubisoftu tą grę i dostałem jakiś zestaw właśnie startowy, nie wiem czym on jest. To jest właśnie ten dodatek Light Aurora, on daje nam właśnie to. Mamy trzy... Emeraldy, trzy emeraldy, Boże,
Trzy szafir to chyba jest emerald. Nie, szafir to jest sapphire. Czyli tak, mamy trzy szafiry, dwa... miałem to na końcu języka. Dwa rubiny i dwa emeraldy. Nie pamiętam, czym był emerald. Ojeju, wiem jak wygląda ten kamień, ale nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, zrobimy taki miks, bo musimy tutaj stworzyć, wykraftować sobie jakiegoś ładnego, jakiś ładny kryształ. Dobra, tip. Dają nam, jak połączymy te... Okej, okay, a jak weźmiemy ten tormite i ten drugi empty. Nie możemy w taki sposób. To daje nam diament, a my potrzebujemy czegoś dużego zapewne. Co one robią? Click to remove from oculi. Dobra, jak damy czerwony z niebieskim, to dostaniemy ametyst. No to się spodziewałem tego. Ale to zużyje nam wszystkie. Nie chcę od razu szaleć, dlatego... Nie mamy trzech. Dobra, zrobimy tak. To da nam jeden ametyst, to da nam jeden diament. No okej, okay. No to by się zgadzało. Wiecie co? Nie będę szalał. Zrobimy sobie dwa ametysty. Skraftujemy je. O, dostaliśmy jeszcze Master Oculist. Wow, dostałem pierwszego achievementa w tej grze. Dlaczego to jest takie duże? Dobra. Dobra, to usuniemy sobie. To daje... O! Pojedyncze... Increase physical damage, HP drops below... Nie za dobre to jest. Lightning damage to melee attacks. Lightning is strong on water. Fire damage. On earth, weak on water. Dodamy sobie tego. Dobra. Give. Aha, dobra, czyli mogę to przekazać przyjacielowi. Dobra, a ja chcę to zaekwipować. Double quick to equip oculi. Aha, czyli w taki sposób. No dość proste. Czyli mamy teraz fire damage na naszym mieczu, więc ja sobie tak to zostawię. Skille już mieliśmy. Wyznania puste, opcje nie muszę. Mogę, ta gra posiada opcję gry koopowej, ale nie mam nikogo, by z kimś grać w koopa, dlatego przeczytajmy jeszcze raz. W prawo do starego klasztoru, w lewo do... No i nie sprawdziłem, co to jest ten altar. Dobra, sprawdźmy... O, super, nie dam rady. Nie, to był głupi pomysł. Nie dam rady tam skoczyć na razie. Mam nadzieję tylko, że to się potem odnowi. Tak też można. Dobra, hakuję tą grę niemożliwie. Dobra, kontynuujmy naszą podróż przez Lemurię, bo tak się nazywa ta mistyczna kraina. Tle widzę postać. Wow. To jest... Surprise strike. Attack from behind. Czyli możemy zaatakować kogoś... czyli my mamy teraz przewagę, bo zaatakowaliśmy od tyłu naszego przeciwnika. I możemy jako pierwsi zaatakować. I teraz potions, flea, party, act. Dobra. Starlight. Na tego przeciwnika. Powinienem chyba uważniej, właśnie, to daje nam w czasie walki tylko mana pointsy i pozostałe. No, podlevelujemy sobie trochę. Wow. Widzę złą twarz.
To nie wróży nic dobrego. Dobra. Hop, przeskoczymy. Przeskoczyliśmy. O, healing tonic znaleźliśmy. Bardzo dobrze. Takie rzeczy to ja mogę zawsze zbierać. Dobra. Kolejny creeper. Już się nauczyłem, jak się ten przeciwnik nazywa. I kolejny surprise attack. Może być jak dla mnie. Surprise strike. U, teraz dwóch mamy. I zaatakujemy sobie tego, który jest dalej. I użyjemy Starlighta. I zaatakujemy tamtego. Tego zwolnimy, żeby nie mógł nas zaatakować, bo widziałem, że ten atak jest bardzo potężny. Zbierzemy sobie mana pointy, uzupełnimy. I już nie będziemy więcej używać magii, tylko użyjemy zwykłego ataku mieczem. I okazuje się, tak jak spodziewałem się, to są jakieś stwory z drewna, czy raczej ziemne tutaj, element ziemi, więc są słabe przeciwko ogniowi, który dodałem na nasz miecz. I bardzo fajne efekty z tego, co widzę. Naprawdę gra... Magic Potion. O, super, zdobyliśmy jakiś item z przeciwnika i mamy skill pointa kolejnego. I teraz tak, możemy... ja chcę sobie dodać Magic Upgrades permanently. Ja chcę sobie dodać do siły. Pójdziemy sobie trochę w to drzewko. Wiem, że zacząłem buchnienia, chciałem jakąś tam znikomą magię posiadać. Pójdziemy sobie, zupgrade'ujemy naszą manę, a potem dojdziemy do Defenda. Kiedy dojdziemy do Defenda, widzę, że będziemy mieli więcej postaci z tego, co widzę. Dobra. Wejdziemy sobie, weźmiemy tego upgrade siły i upgrade defenda. Dodamy je sobie do tego miejsca i potem będę musiał się zastanowić, gdzie kolejne, ale prawdopodobnie tu sobie pójdziemy. Chyba, że gdzieś tutaj jest często kan... I tutaj nasuwa się pytanie, czy ja chcę sobie zwiększyć dodża i uzyskać kontratak, ale zyskamy tego Light Raya również, którego nie chciałbym na razie mieć, czy idziemy sobie w to drzewko. Ale najpierw, tak jak mówię, trochę porozwijam naszą postać, żebyśmy nie byli tacy słabi na początek i zrobimy sobie back. Tu nic więcej nie ma, oprócz tutaj tych, nie wiem, czy to są kryształy, czy to są, co to jest, ale... czyli jeżeli idziemy przez taką ciemność, to musimy... te potwory się boją, kiedy jest ten... Zaatakujmy od tyłu. Surprise attack. Nie będziemy tutaj się patyczkować z przeciwnikami. Będziemy z nimi walczyć w normalny sposób. Dobra, zrobimy zwykły slash, bo są podatni na ogień. Tego spowolnimy. I to bardzo. 14 obrażeń. No to coś czuję, że jak na ten poziom, to jesteśmy OP w tym momencie. Dobra, zareagujmy i użyjmy slasha. No to była kolejna prosta walka. Myślę, że tak naprawdę jeszcze nie znamy naszego celu w tej grze. Przepraszam, muszę się trochę napić czasem herbatki. Nie znamy naszego celu w tej grze. Co oznacza, że prawdopodobnie nie wyszliśmy jeszcze tak jakby z tej części samouczkowej. I dobrze, że poszedłem tutaj. Coś znaleźliśmy. Kolejna Magic Potion. Kolejna potka magii, czyli pewnie nam uzupełnia magię.
Oj, wykorzystałem chyba cały glow naszego przyjaciela. Dobra. Zobaczymy, co to nam da. Ciekawe. Czy tam do góry... Nie, tam do góry nic nie ma. Czyli będziemy musieli zejść na dół i przepchnąć tą skrzynkę. Jeżeli ktoś ma padaczkę, to przepraszam bardzo. Dobra. Tu mamy pająka. Coś czuję, że pająk nas zaatakuje. Prawo do starego... Wow. Drugi chapter. Królowa Światła. Nie chciałem... Halo, gro. Pomóż mi, Auroro. Help me, Aurora. Dobra. Halo, ja chcę się odblokować, dziękuję. Chyba byliśmy za wolni. Ale nie przeczytałem, co daje pójście w lewo. Pójście w prawo do starego klasztoru, a pójście w lewo dalej do tego altaru. Tu widzę już potężniejszego przeciwnika. Czy nas zauważył? Tak, chyba nas zauważył. Ale możemy go oślepić i zaatakować od tyłu. Gro. Dziękuję. Chcę go zaatakować od tyłu. Może popełniłem pierwszy błąd tej grze, bo wydaje się on większy, ale z tego co widzę, to są dwaj zwykli przeciwnicy. Slash i na tamtego. A tego sobie zwyczajnie oślepimy. Chcę dość szybko wylevelować. Taki jest niestety mój styl grania w RPG, że leveluję bardzo szybko w grach, żeby później czerpać z gry przyjemność. Nie bawić się z przeciwnikami, że okazuje się, że przeciwnik jest za potężny i muszę przez 3 godziny nabijać dodatkowy level, żeby go pokonać. Ale... No, cóż, taki mam już niestety styl grania w RPG. Drugim problemem, który możecie napotkać, jeżeli ta gra ma sidequesty, to będzie fakt, że uwielbiam sidequesty i robię ich niewyobrażalną ilość. Ale rozdajmy sobie kolejny skill point. Nie ma jakiegoś skrótu do wejścia do skill pointów niestety, dlatego za każdym razem muszę wchodzić do menu. Upgrade siły, tak jak mówiłem, pójdziemy sobie tutaj aż do Defenda. To już jest na następnym poziomie. Zapewne później, chociaż jak widzę, że wszystkie kost 1, tu pewnie się coś tam odblokuje w późniejszym etapie gry. Już się zaczynam bać tego. Ale mamy 42 życia i tak jak widzicie, ten upgrade, który dostaliśmy na początku z racji tego, że po prostu go dostałem, te dwa kryształy, które normalnie są akcjami na Apleju, które możemy sobie odblokować jako za punkty, które zdobywamy w czasie grania w gry. Też tak może być. Nie wiem, dlaczego odblokowało mi się to na początku. Nie straciłem żadnych punktów ani nic. Po prostu odblokowało mi się to. Ale dość już tego biadolenia. Idziemy dalej, zobaczymy. Widzę tu kruka. Don't they know? Czy oni nie wiedzą? Rocks planted in the ground will not grow? Czy oni nie wiedzą, że kamienie umieszczone, zasadzone w ziemi nie rosną? To jest cmentarzysko jakieś. Cow, cow. Kruk w kapeluszu, który zachowuje się jak normalny kruk. To jest podejrzane. To jest bardzo podejrzane. Wiecie, oglądając różne filmy i anime, czy no filmy, pełnometrażowe anime, czy w ogóle cokolwiek takiego baśniowego, jeżeli w świecie takim baśniowym, fantasy, spotykacie, czy czytając książki, dodajmy, jeżeli spotykacie coś, co nie wygląda normalnie, czyli na przykład kruka w kapeluszu, a dokładnie to jest chyba top hat, cylinder po polsku. Tak, w cylindrze. Ojej, jaki on słodki.
Jeżeli on nie robi czegoś niezwykłego, tylko jest zwyczajnym krukiem, ale ma kapelusz, to wiecie, że coś się dzieje. I teraz będzie część platformówkowa. Hurra! Aha, czyli to nam tylko dodaje życia. Duch. Walka. I my zostaliśmy właśnie zaatakowani. Ambushed. Czyli zasadzka. Wpadliśmy w zasadzkę. Au. 3 obrażeń. Interrupt hitting them while they are casting. Czyli mieliśmy szansę zaatakować Starlight. Spróbujmy. Ciekawe, czy to zadziała. O! Ciekawe. Okazało się, że duch jest wrażliwy na światło. Czyli to są kreatury ciemności, jednym słowem. I dostaliśmy kolejnego Magic Potiona. Pewnie mamy iść w prawo. Wiecie, że nie... Uuu, skrzynka. Nie przepuszczę okazji, żeby pójść w... tutaj. I zdobyliśmy okuli. Gro, nie chcę craftować okuli. W ogóle to jest jakiś trinket magii? Wiecie co? Zróbmy to sobie, bo widzę, że to się może przydać. W czasie kastowania spela, jeżeli dodamy sobie ten szafir, mamy 5% szans na to, że unikniemy ataku przeciwnika. Brzmi super, jak dla mnie. Dobra, nie dodajemy sobie nic na defensa chwilowo, bo... Z tego co na razie widzę, nie mamy chyba żadnego przedmiotu do obrony, nie mamy żadnej tarczy. Ciekawe, czy możemy z tym czymś walczyć. Nie, to uciekło. Te komary są pewnie neutralne, czyli... Nie chcę skakać zbyt wysoka, bo to może się źle skończyć. Ale jesteśmy już chyba w starym... To naprawdę wygląda na stare ruiny. Zapewne to jest ten właśnie stary klasztor. Zobaczymy, co tu się będzie kryło. W dół. Uła. Idź za moim głosem. Przez to straszne miejsce. Wow! Przeciwnik. Dwóch przeciwników, dwóch różnych przeciwników. I teraz zrobimy Starlight na tamtego, bo nie wiem, czym to coś jest. A wygląda deczko... deczko strasznie. Dobra. I zrobimy zwykłego slasha na tego przeciwnika. No, niestety chyba nam nie wyszło. O nie! Czyli obrona zapobiega przerwaniu naszego ataku. Pokonamy tego, żeby nie walczyć z dwoma przeciwnikami. I teraz spróbujemy go pokonać. Jeszcze raz używając magii. To był jakiś potwór ze skał. Pewnie ogień by na niego lepiej działał. Ale dostaliśmy Magic Potion. I dobrze, że tu poszedłem, bo kolejna skrzynka. Jednak eksploracja Firefly.
Co to daje? To uzupełnia ten igniculus meter, czyli tą możliwość świecenia przez naszego ognika. Ciekawe. Czekaj, czy będziemy ambushed, czy... Wow. Co pierwsze? Czyli ona jest odporna na magię. I światło. Dobra, Creeper nas zaatakuje. Wiemy, że creepery są podatne na ogień, który mamy zaekwipowany. Ogień jest jednak najlepszym elementem w każdej grze RPG. Większość przeciwników jest na niego podatny, chyba że jeszcze są podatni na światło albo na prąd. Chociaż nie wiem, czy tutaj będzie coś takiego jak magia prądu. Może to być właśnie magia światła. Wejdźmy i mamy kolejny upgrade i defend. Damage from attacks 60%. Dobra, a jak mówiłem, dochodzimy do tego miejsca. I myślę, że dojdziemy potem do kontrataku, do zdolności kontrataku, którą sobie rozwiniemy na pierwszy poziom. Bo po co nam więcej? A jak za szybko to zrobimy, to nie dostajemy ani życia, ani many. Ciekawe. Dobra. Kolejny przeciwnik jest u góry. Auroro. Drzwi są zablokowane. Jak je odblokujemy? To jest ciekawe pytanie. Jak odblokujemy te drzwi? Ale drzwi, moi drodzy, odblokujemy już w przyszłym odcinku. Wiem, że zostałem was w takim handcliferze, żeby tak rzec, że to jest taki handcliffer. Handcliffer. Anyway, zostawiam was w niepewności, co się stanie za chwilę, ale nie martwcie się, ja za chwilę będę nagrywał kolejny odcinek, drugi pod rząd. Nie tyle, żeby mieć odcinki na zaś, ale po prostu mam zajawkę na tą grę i chcę w nią trochę więcej pograć. A chwilowo mam czas i to już sporo czasu, żeby to nagrać. A zegarek ma jeszcze 11% baterii, więc dzięki wam za oglądanie. Jak macie jakieś propozycje odnośnie tej serii, to piszcie je w komentarzach. A na razie dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!